Co sądzisz o Legotubie dzisiaj, a kiedyś? Który Legotuber jest ci najbliższy i dlaczego właśnie ten? Czy planujesz kiedyś się zgłosić do Lego Masters? Co chciałbyś powiedzieć młodym twórcom na YouTubie, którzy robią kanał o tematyce Lego? Kogo z polskich Legotuberów chciałbyś poznać najbardziej? Czy z zarobionych pieniędzy z filmów z cebulową ekipą oddajesz im za udział i pomoc w nagrywce? Aż dziwię się, że to pytanie dopiero teraz się pojawiło. Wreszcie kolejny odcinek Q&A na moim kanale. Ostatnio tego typu materiał pojawił się na początku marca 2022 roku, więc no już trochę czasu minęło. Jakby ktoś nie wiedział, Q&A są to pytania i odpowiedzi, wy zadajecie mi pytania, a tak właściwie to już zadaliście mi te pytania w zakładce społeczność pod moimi dedykowanymi postami do tego filmu, a ja oczywiście odpowiadam na te wasze pytania. Dzisiaj mamy, słuchajcie, wyjątkowe Q&A, ponieważ 1 maja kanał Lloyd Malina świętuje 7 urodziny. Wow, już 7 lat, coś niesamowitego, ale no leci ten czas. My wspólnie świętujemy w zasadzie, bo to jest nasz kanał, nasz wspólny kanał. My tworzymy tą społeczność całą, więc naprawdę cieszę się, że tak to wszystko się rozwinęło. No i oczywiście z okazji 7 urodzin kanału Lloyd Malina organizuje tradycyjnie urodzinowego live'a, który odbędzie się 1 maja na kanale Lloyd Malina w serwisie YouTube. Startujemy o godzinie 18, będzie, słuchajcie, tort, powspominamy sobie, myślę, że też zaśpiewamy 100 lat, no już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że każdy z was wpadnie chociaż na chwilę na tego urodzinowego live'a, a my już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do waszych pytań. Zadaliście, słuchajcie, około 200 pytań, ale zaczniemy klasycznie. Cześć, mam na imię Kamil, w czerwcu skończę 20 lat, studiuję prawo, obecnie jestem na 1 roku prawa i studiuję zaocznie. No i w ten sposób odpowiedziałem na sporą część waszych pytań, ale teraz przejdźmy już do waszych konkretnych pytań. Jak możecie zobaczyć, ja mam tutaj telefon i będę posiłkował się tym telefonem przy czytaniu waszych pytań, no bo jak się pewnie domyślacie, nie zapamiętałem waszych wszystkich pytań. Zaczynajmy! Kiedy Lego Miasto? Dziękuję za pytanie, Tomek. Jeśli chodzi o Lego Miasto, to najprawdopodobniej kolejny film z tej serii na moim kanale pojawi się jeszcze w tym roku, ale nie wiem kiedy, ale no powinno się coś pojawić. Mamy aż 7 pytań od JK'a i są to dość długie pytania, więc wybiorę tutaj kilka takich moim zdaniem najciekawszych pytań. Czy planujesz reaktywować na swoim kanale takie serie jak m.in. Lloyd Cebulak komentuje, największe zestawy Lego moich widzów czy klockowe wspomnienia? No jeśli chodzi o serię Lloyd Cebulak komentuje, to raczej nie przewiduję, przynajmniej na ten moment. Największe zestawy Lego moich widzów... Kurczę, bardzo fajna seria. Ta seria pojawiła się na moim kanale w zeszłym roku. Pierwsze 2 odcinki odebraliście super, no trzeci już miał trochę mniejszą oglądalność, aczkolwiek czemu by nie? Myślę, że wrócę do tej serii za jakiś czas. No i jeszcze tutaj pojawiło się pytanie, czy powróci taka seria jak Klockowe Wspomnienia. To akurat jest dość świeża seria, no wiem, dawno nie było odcinka z tej serii, ale powiem wam szczerze, że nawet w kwietniu chciałem wrzucić odcinek z tej serii, więc za niedługo spodziewajcie się właśnie odcinka z serii Klockowe Wspomnienia. Czy w przyszłości będą nowe projekty, bądź będą wznowione prace nad nimi, na przykład z LEGOTUBE Historie, bo od roku 2020 ani widu, ani słychu. No jeśli chodzi o projekt LEGOTUBE Historie, to w ogóle tak się nie będzie nazywało, to będzie się nazywało Historia Polskiego LEGOTUBE'a. I tak, ten film pojawi się, słuchajcie, na moim kanale. Ja ten materiał współtworzę z Okino Film. Przez 2 lata nic nie ruszyliśmy, jeśli chodzi o ten projekt, ponieważ no, jak pewnie część z was wie, byliśmy ze sobą pokłóceni, ale wszystko wyjaśniliśmy. Co prawda trwało to 2 lata, ale doszliśmy do porozumienia i tak ten film zostanie zrealizowany. Jeszcze nie znam niestety konkretnej daty, ale być może będzie to w tym roku. Zobaczymy. Tu jest jeszcze kilka fajnych pytań od JK'a, ale na razie pójdziemy dalej. Być może jeszcze odpowiemy na jedno pytanie od JK'a w dalszej części materiału. A teraz pytanie, czy była taka okazja, że chciałeś zrezygnować z nagrywania? Pytanie to zadał Nagiak. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Dobra, jeśli chodzi o to pytanie, czy była taka okazja? Niech ja się zastanowię. Nie, nie było takiej okazji. Cały czas jakby przez to 7 lat... Przyznam szczerze, nie było takiego momentu, w którym w głowie miałem, nie, ja już chcę to skończyć, ja już po prostu znudziło mi się, nie. Czegoś takiego jeszcze nie było, wiadomo, były słabsze momenty, ale nie było czegoś takiego, że chcę zrezygnować. Nie, takiego czegoś nie było.
Co chciałbyś powiedzieć młodym twórcom na YouTubie, którzy robią kanał o tematyce LEGO, to jakie byłyby to słowa? Nie poddawajcie się przede wszystkim, trzeba być cierpliwym, nie zakładajcie od razu, że nie wiem, po tygodniu będziecie mieli 10 tysięcy subskrypcji, bo to tak, słuchajcie, nie działa. Znaczy, pewnie niektórym by się udało, ale no... Trzeba, wiecie, znaleźć swoją niszę, trzeba cały czas dążyć jakby do sukcesu, nie poddawać się, być pewnym siebie i robić przede wszystkim dobre, jakościowo materiały. Dawid zadał aż 11 pytań, ale odpowiemy sobie na jedno z nich. Jak ci idzie na studiach? Jesteś dobrym studentem czy takim średnim? No to pytanie bardzo mi się spodobało. Słuchajcie, no... Jakby przez całe moje dotychczasowe życie, czyli wiecie, nauka w podstawówce, w gimnazjum, liceum, to bardzo, ale to bardzo zależało mi na jak najlepszych ocenach i w zasadzie tak było, bo w liceum byłem chyba 2 albo 3 razy w Złotej Księdze, więc wow. Natomiast jeśli chodzi o studia, trochę sobie odpuściłem, wiecie, taki wyścig, żeby mieć jak najlepsze oceny. Teraz chciałbym po prostu ukończyć te studia, nie zależy mi na piątkach, wystarczą mi 3, 4, ale wiadomo, jak pojawi się 5, no to bardzo się cieszę. Pytanie od 11 Mojo. Czy próbowałeś kiedyś zrobić animację LEGO? Jeśli tak, to czy byłeś zadowolony z efektu? Jak sobie, słuchajcie, zjedziecie do tych moich najstarszych filmów na kanale, to zobaczycie naprawdę sporo animacji. Dobra, sporo to może przesadziłem, ale z tego co pamiętam, kilka animacji jest na moim kanale, dlatego polecam nadrobić. A czy byłem zadowolony z efektu? No, kilka lat temu te moje animacje jak najbardziej mi się podobały. Jaka jest twoja profesja, zawód, który aktualnie wykonujesz? Dziękuję za pytanie, Afolak Studio. Pracuję jako agent do spraw klienta z językiem niemieckim, czyli po prostu pracuję w obsłudze klienta. Więc tak, pracuję, studiuję, nagrywam filmy, a od początku kwietnia chodzę jeszcze na siłownię, więc trochę dzieje się w tym moim życiu. Czy posiadasz jakieś filmy z twojego starego kanału, które mógłbyś wrzucić w formie reuploadu? Wybaczcie za moją wymowę, ale mój angielski jest na naprawdę niskim poziomie, ale znam niemiecki, więc chociaż tyle. No ale dobra, odpowiadając na twoje pytanie. No co najlepsze, filmy ze starego kanału zapisały się automatycznie na moim dysku, więc tak, mam w zasadzie chyba wszystkie filmy ze starego kanału. Co chciałbyś robić w przyszłości? No to jeśli uda mi się ukończyć studia prawnicze, zostać tym magistrem prawa, to chciałbym... No w sumie zobaczę, bo studia prawnicze trwają 5 lat, więc to jest naprawdę sporo czasu, ale jeśli uda mi się skończyć te studia, to być może zrobię jakąś aplikację, na przykład aplikację adwokacką albo radcowską. No jeszcze się zobaczy, jeszcze się po prostu zobaczy, czas pokaże. Kiedy room tour? Dziękuję za to pytanie. To pytanie pojawia się bardzo często i przyznam szczerze, że mam problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, bo... Szczerze mówiąc nie wiem, no chciałbym wrzucić tego typu materiał na jakąś taką, wiecie, specjalną okazję, może na 10-lecie mojego kanału, kto wie, zobaczymy. W każdym razie będę was informował o tym. Kiedy zbudujesz i pokażesz moka, moca? Wiecie, ja cały czas buduję, dobra, może nie cały czas, bo ostatnio nie pamiętam kiedy coś zbudowałem, ale buduję sobie prywatnie i po prostu wam nie pokazuję tych moich konstrukcji, ale myślę, że za jakiś czas to się zmieni. I kolejne pytanie mamy od Marcina. Który LEGOTuber jest ci najbliższy i dlaczego właśnie ten? W sumie obecnie mam takich dwóch najbliższych LEGOTuberów. Jednym z nich jest Łukasz z kanału Składam Klocki. No, z Łukaszem mam bardzo dobry kontakt, przede wszystkim dlatego, że mieszka ode mnie kilka osiedli dalej, tak? Więc no, nie jest jakiś problem, żeby się zobaczyć. Więc na pewno Łukasz i jeszcze Michał albo Piątek, jak kto woli, z kanału Po Prostu Klocki. No Piątka pewnie większość z was kojarzy z Cebulowej Ekipy, bo Piątek jest właśnie jednym z członków Cebulowej Ekipy. Z Piątkiem też mam świetny kontakt i w zasadzie na podobnej zasadzie jak z Łukaszem. Po prostu rodzina Piątka mieszka dosłownie kilka bloków dalej. No więc po prostu często się tutaj widujemy i mamy ze sobą bardzo dobry kontakt. Jerzyk to kloc. Czy pozdrowisz mnie na filmie? To moje pytanie. Pozdrawiam cię, Jerzyk. Czy jesteś zadowolony z kolekcji, jaką zebrałeś przez cały twój czas zbierania LEGO? Czy uważasz, że mogłeś uzbierać więcej? Ja jestem bardzo zadowolony z takiej ilości zestawów, minifigurek, no po prostu klocków, jaką obecnie posiadam. Naprawdę jestem zadowolony i wydaje mi się, że tutaj nic więcej nie trzeba dodawać. Jak motywujesz się do nagrania nowego odcinka na YouTube?
w sumie nie muszę się motywować, to jakoś samo przychodzi. No chyba, że pojawia się jakiś taki bardzo ciekawy temat i wiem, że kilku innych legotuberów będzie chciało również o tym nagrać jak najszybciej materiał, no to wtedy mam motywację, żeby być po prostu pierwszą osobą, która poinformuje o jakiejś nowości ze świata Lego. Który rok z tych, które przeżyłeś, jest twoim ulubionym i dlaczego? Wow, mega pytanie! Takiego pytania jeszcze chyba nikt mi nigdy nie zadał. Świetne, naprawdę świetne pytanie i bardzo ci za nie dziękuję. Wiesz co, wydaje mi się, że 2021 rok, bo byłem chociażby z cebulową ekipą w Warszawie na otwarciu pierwszego oficjalnego sklepu Lego w Polsce, to było niesamowite przeżycie, mam super wspomnienia związane z tym wyjazdem. No i myślę, że to też był dobry rok, przede wszystkim dla mojego kanału, świetne wyświetlenia, doszło dużo nowych widzów, więc naprawdę z tego 2021 roku jestem bardzo zadowolony. Choć wiadomo, też miałem kilka kryzysów w 2021 roku, związanych chociażby ze zdrowiem, ale generalnie nie narzekam na ten 2021 rok, naprawdę dobrze go wspominam. Co robisz po nagraniu odcinka? I przyznam się, że gdy po raz pierwszy przeczytałem to pytanie, to tak sobie pomyślałem, kurde, dziwne to pytanie, ale jak teraz czytam już po raz kolejny to pytanie, to pytanie nie jest takie głupie. Wiecie co, ja przeważnie nagrywam materiały wieczorem, no wieczorem po 21 albo o 22, więc no trochę późno, no i też kończę nagrywać późno te materiały, bo jak już kończę nagrać jakiś film, to jest przeważnie w najlepszym wypadku 23, ewentualnie północ, no to po prostu kładę się przeważnie spać, albo jeszcze oglądam jakiś jeden odcinek serialu i to w zasadzie tyle. Dlaczego Ninjago to akurat twoja ulubiona seria? W sumie jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Co sądzisz o LEGOTUBE dzisiaj, a kiedyś? No, kiedyś to było, wiadomo, ale teraz za wiele się tutaj nie dzieje, moim zdaniem. Za wiele się tutaj nie dzieje, jest po prostu spokojnie. Kiedyś, moim zdaniem, było wiele ciekawiej, było też więcej twórców. Teraz wydaje mi się, że jest trochę mniej tych twórców. No i w zasadzie to tyle. Po prostu jest spokojnie. Jak tam wstęp do prawoznawstwa? Zdałem. Nawet chwaliłem się na kanale, ale bardzo dziękuję za pytanie. Dlaczego ostatnio jest tak mało filmów? Jak to mało? Średnio 3 filmy tygodniowo. No dobra, raz są 2 tygodniowo, raz 3 filmy tygodniowo, ale przeważnie wrzucam 3 filmy tygodniowo, więc jakby nic się nie zmieniło. No jak była sesja, jak była pierwsza sesja, to wtedy było mało filmów. Muszę przyznać, że no nie nagrywałem wtedy za dużo filmów, bo po prostu skupiłem się na nauce i podejrzewam, że przy tej kolejnej sesji, teraz będzie sesja letnia w czerwcu, to pewnie też będzie mało filmów, ale nauka jednak jest ważna. Pora na pytanie od Anny. Jakich znasz youtuberów? Chodzi o, nie wiem, legotuberów konkretnie, bo to pytanie jest ogólne takie, może chodzi ogólnie o legotuberów, nie wiem. I w sensie jakich znam, że poznałem na żywo, czy w internecie? Bo jeśli chodzi o polskich legotuberów, których udało mi się poznać na żywo, no to Brodaty Geek, Składam Klocki, Klockozaur, Ciocia od Klocków, Afolka, tak, Klockowizja, pewnie mógłbym tak jeszcze, Rafi Bricks, mojacie, pewnie jeszcze tak bym mógł dalej wymieniać. Dobra, to może trochę ułatwię sprawę, z którymi większymi legotuberami nie udało mi się spotkać? To na pewno Maciek i Klocki, Klocki z Zapałem. Mimo, że oni już wystąpili na moim kanale, to jeszcze nie było okazji, żeby się spotkać na żywo. Najbardziej dziwi mnie to, że jeszcze z Maćkiem Klocki się nie widziałem na żywo, bo w sumie z Maćkiem no, nagrywamy już długo. Maciek nagrywa z tego co pamiętam od 2017, ja od 2016. Oboje byliśmy już na sporej ilości różnych eventów i jeszcze nie było takiej okazji, żeby się po prostu jakoś przeciąć i ze sobą porozmawiać tak na żywo. Jaki jest twój ulubiony legotuber, ale ty się nie liczysz? Kurczę no. Nie wiem, naprawdę trudne pytanie. O, jacie. No jeśli chodzi o recenzje, to bo mamy z tych większych legotuberów, to mamy Brodatego Geeka i Maćka i Klocki, ale oni obaj robią świetne recenzje. Nie wiem, prawdę mówiąc nie wiem. No ciężko mi naprawdę wybrać. Ja może spytam o coś spoza zakresu Lego. Grasz lub grałeś kiedyś na jakimś instrumencie muzycznym? Świetne pytanie, Adamowski, bardzo ci za nie dziękuję. Takiego pytania jeszcze nie było. Wiesz co, w podstawówce. To była chyba 4. albo 5. klasa podstawówki, ale chyba 4. Grałem na flecie, bo trzeba było nauczyć grać się na flecie, tam parę jakichś utworów.
więc grałem w czwartej klasie podstawówki na flecie. Masz jakąś dziewczynę, Lloydzik? Kurczę, no w tej kwestii się akurat nic nie zmieniło, niestety nie mam, nadal nie jestem w żadnym związku, ale no trudno, ale pewnie też bym nie miał dla niej za dużo czasu, więc może i to nawet lepiej, ale jak coś się zmieni, to oczywiście będę was informował. Gdybyś mógł powiedzieć coś do młodszego siebie, to co by to było? Fajnie, Lloyd, że jesteś odważny, ale pewne przemyślenia zostaw dla siebie. I zawsze jak będziesz podejmował jakąś decyzję, to najpierw zastanów się dwa razy. O, akurat mamy całkiem bliźniacze pytanie. Kogo z polskich legotuberów chciałbyś poznać najbardziej? No to z tych większych polskich legotuberów to Klocki z Zapałem i Maćka i Klocki, no bo tak jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze nie miałem okazji z nimi porozmawiać na żywo. Masz samochód? Jak tak, to jaki? Tak, mam samochód, znaczy mój tata ma samochód. Ale póki co jeszcze tym samochodem nie jeżdżę. Znaczy raz podeszłem już do egzaminu praktycznego na prawo jazdy, niestety nie udało się zdać i póki co nie będę podchodził drugi raz do tego egzaminu, dopiero podejdę gdzieś w okolicach wakacji, po sesji letniej na studiach. A jeśli chodzi o ten samochód, to moim samochodem jest Honda. A tak w ogóle, dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą urodziny. Lećmy dalej z tymi pytaniami. Czy za 5 lat nadal widzisz siebie na LegoTubie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo skoro jestem tu już 7 rok, to myślę, że za 5 lat nadal tutaj będę. Mam już, słuchajcie, prawie 20 lat i nadal mi się to nie znudziło, więc tak, wydaje mi się, że za 5 lat nadal będę nagrywał dla was materiały. Oczywiście, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Pamiętajcie, że życie pisze różne scenariusze. Co sądzisz o obecnych ekipach na LegoTubie? LTM, to są chyba legotubowe mordki, ekipa poznańskiego Kloca i Zaklockowani. Znam te wszystkie trzy ekipy, ale co ja mogę sądzić? No, po prostu sobie są, tak? Fajnie, że nagrywają, choć chyba nagrywają dość rzadko te wszystkie trzy ekipy. Tak mi się przynajmniej wydaje. W zasadzie to tyle, tak? Czy masz inne zainteresowania oprócz Lego? Dziękuję za autograf i możliwość zrobienia z tobą zdjęcia. Nie ma problemu, Janku. Czy mam jakieś inne zainteresowania oprócz Lego? Nie mam w sumie za dużo czasu na inne zainteresowania, więc znaczy interesuję się też samolotami w sumie. No i lubię się też uczyć języka niemieckiego, można też to nazwać takim zainteresowaniem. I to w zasadzie tyle. Czy oglądasz trzeci sezon Mandalorianina? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Niestety jeszcze nie oglądałem, ale planuję nadrobić. Kiedy jakiś archiwalny zestaw z Ninjago na kanał wleci? Niebawem, planuję właśnie zakupić jakiś taki starszy zestaw z tej serii i myślę, że już za niedługo pojawi się opening tego zestawu na moim kanale. Hej, nie wiem, czy nie byłeś w tym nowo otwartym muzeum Lego w Krakowie. Chyba chodzi ci o muzeum Lego w Krakowie, tak? Jeśli tak, to jakie masz wrażenia z tego miejsca? Bardzo fajne muzeum, a w zasadzie największa wystawa minifigurek Lego na świecie. Zresztą materiał z tej wystawy jest na moim kanale. Polecam nadrobić. Czy planujesz kiedyś się zgłosić do Lego Masters? Fajne pytanie. Naprawdę fajne pytanie. Czas pokaże, ale trzeba też mieć sporo czasu. Trzeba mieć też sporo czasu właśnie na nagrywki z tego co słyszałem, więc no musiałbym się nad tym porządnie zastanowić. Czy nie uważasz, że studia są stratą czasu? Wiesz co, wydaje mi się, że na każdym kierunku na studiach jest taki przedmiot, który no raczej nie przyda się w życiu. Ale jeśli człowiek, przynajmniej moim zdaniem, przyłoży się do nauki, to z każdego kierunku studiów powinien wynieść jakieś wartościowe rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Będzie kiedyś porządek na tych półkach z klockami? Nie no, nie jest aż tak źle. Czy grałeś w Wiedźmina 3? Nie grałem w Wiedźmina 3, ale oglądałem gameplay z Wiedźmina 3. Więc chociaż tyle. Czy zobaczymy na kanale więcej recenzji w twoim wykonaniu? Myślę, że tak. Wiem, ostatnio, w sumie nie pamiętam kiedy ostatnio była jakaś recenzja na moim kanale jakiegoś zestawu, pewnie kilka miesięcy temu. Ale jak wyjdą jakieś takie super zestawowe nowości Lego, to postaram się kupić przedpremierowo jakiś zestaw Lego i zrobić od razu jego recenzję. Czy chodzisz na imprezy? Nie, nie chodzę, jakoś nigdy mnie do tego nie ciągnęło. I czy przeklinasz? Tak, przeklinam, ale nie na YouTubie. Na YouTubie mam content family friendly, więc jestem miły i uśmiechnięty. Nie no, zawsze jestem miły i uśmiechnięty, ale tak, zdarza mi się przeklinać, nie ukrywam tego. Czy z zarobionych pieniędzy z filmów z cebulową ekipą oddajesz im za udział i pomoc w nagrywce? Aż dziwię się, że to pytanie dopiero teraz się pojawiło, bo z chłopakami już wspólnie nagrywamy
filmy od 4 lat w zasadzie. Nie, ja chłopakom nie płacę za każdy odcinek, rozliczamy się w inny sposób, że tak to ujmę. Natomiast nie rozliczamy się za każdy odcinek, bo to trochę by nie miało sensu. Znaczy, przy tych odcinkach, które mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, okej, to by jeszcze miało sens. Ale filmy, które mają po kilka tysięcy wyświetleń, to raczej by to większego sensu nie miało. No i wróćmy sobie jeszcze do pytań JK'a i odpowiedzmy na pytanie, co sądzisz o obecnym polskim LEGOTUBie, czy zaliczył jakiś postęp bądź regres i czy twoim zdaniem w przyszłości będzie lepiej? Moim zdaniem obecnie jest okej. W sumie nie ma jakoś bardzo dużo twórców w tej naszej klockowej społeczności, ale jest okej. A co przyniesie przyszłość? Tego niestety nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Założę się, że w sekcji komentarzy będą pojawiały się pytania, skąd masz taką fajną koszulkę. Przypomnę, że tą koszulkę dostałem na spotkaniu prasowym w Bricks and Fix jako właśnie taki prezent. No i na tej koszulce jest grafika od MacEntart. Naprawdę świetnie to wygląda. Uff, dobrnęliśmy do końca. Przyznam szczerze, że trochę się zmęczyłem nagrywając ten materiał, bo ten odcinek nagrywałem praktycznie ciągiem. No były dosłownie kilkunastosekundowe przerwy między pytaniami, więc praktycznie ten materiał nagrywałem ciągiem. Ten odcinek zacząłem nagrywać przed godziną 21 i jest już, słuchajcie, godzina 23, więc no ponad 2 godziny nagrywania, ale cieszę się, że mogłem odpowiedzieć na te kilkadziesiąt waszych pytań. Jestem bardzo ciekawy, ile ten materiał będzie finalnie trwał. Podejrzewam, że nagrałem około pół godziny materiału, więc zobaczymy, ile to wyjdzie po obróbce. Jeśli nie odpowiedziałem na jakieś wasze pytanie, to znaczy, że najprawdopodobniej na to pytanie pojawiła się już odpowiedź w poprzednich Q&A na moim kanale. Aktualnie pojawiła wam się playlista z moimi wszystkimi Q&A. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Ja oczywiście przypominam, że 1 maja w poniedziałek o godzinie 18 startujemy z urodzinowym live'em na kanale Lloyd Malina w serwisie YouTube. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! Dobra, no to będzie trzeba tu trochę posprzątać po tym nagrywaniu, a potem może uda się obejrzeć jakiś serial. No i może też uda się trochę odpocząć, bo też będzie trzeba się powoli przygotowywać do tego urodzinowego live'a.